Cisza, ludzie, nagranie leci. No cześć. Cześć, witam was, Ninecat z tej strony. A, gram w Don't Starve. Moja przygoda z tą grą. Ciągłe wzloty i upadki. Jak widzicie, Wilsona już nie ma. Zszedł po raz kolejny. W dosyć tam nieprzyjemnych okolicznościach. Znowu zabity w jakiś bezsensowny sposób. Nie pamiętam już jaki. Chyba mnie zjadły bifalosy, szczerze mówiąc, bo z głodu rzuciłem się na nie. No i zrobiłem sobie chwilę przerwy od tej gry. No ale dobra, postanowiłem powrócić po raz setny. I tym razem rozpocząłem grę, jak widzicie, tutaj taką dziewczynką. Och, już widzę, że ożył ten borostwór. Trzeba mu jakąś szyszkę posadzić, czekajcie. Ja nie mam szyszek, pozostawiłem sobie przed chwilą je w plecaku. Idzie ten borostwór czy nie? Teraz mi się jeszcze skończyły... Siekiera mi się skończyła. Okej. Zacząłem grać z tą dziewczynką, która tutaj ma jakieś chyba ogniste możliwości różnorakie. Co tutaj jest z tym naszym borostworem? Gdzie on jest w ogóle? A idzie sobie tam. Dobrze by go było uspokoić, bo on generalnie jakoś teraz dziwnie spokojny jest. Ja pierdolę. Zasadź to. O, jakoś teraz coś się zmieniło i przeważnie jedna szyszka wystarczy, żeby uspokoić to bydle. Idę, słuchajcie, moi mili, po to, żeby złapać jakieś pszczoły i potrzebuję też miód, czyli zapowiada się tutaj mała walka. Mała walka z osami, pszczołami, czy co to jest? To są pszczoły. Gdzieś je tutaj miałem... O, mam je tutaj zaznaczone, więc idę je ubić. Dzień 15, jak widzicie. Chciałem troszkę dłużej pociągnąć i zacząć nagrywać gdzieś, powiedzmy, od 20 dnia. Ale szczerze mówiąc, bałem się, że gdzieś po drodze trafi mnie, mówiąc wprost, szlak. I znowu będzie dupa wielka. Gdzie te osy? Tutaj są, okej. Złapać osę nie sztuka, bo mam tutaj taką pułapkę na nie. Ale żeby miód zdobyć, to już niestety trzeba będzie się zdać z nimi w bójkę. Już je łapiemy. Mamy jedną. Nie pamiętam, czy była mi jedna potrzebna. Złapię jeszcze drugą. Chyba im ich więcej złapię, tym może potem będzie... No łapaj! Łapaj, mam, dobra. Może wszystkie wyłapię i będzie potem po prostu luz. Okej, najwyżej coś potem z nimi zrobimy, jakby. Jeszcze jedna. O, jeszcze, jest chyba nieskończona liczba. Czekajcie. Kurde, nie mogę jej dogonić. To on złapie. No i dobra, teraz potrzebujemy miód. Wszystkich nie potrzebuję. Atakujemy, słuchajcie. Zobaczymy, co się stanie. Mam full energii, także nakujemy to wiadostwo. Jep, tam w środku nic nie było. Nastawiałem się na zdrową napierdalankę. A tu nic nie było, słuchajcie. Dobra, miód można zebrać, ale to jest honeycomb. Nie wiem, czy to nie jest właśnie potrzebne do postawienia ula, który chcę postawić. Aczkolwiek, jak widzicie, nie mam... Za cholerę nie mam miejsca. Poczekajcie, gdzie są świnki? Świnki są gdzieś tutaj, są daleko. Muszę mieć ten honeycomb, czyli wezmę go sobie za te jagody po prostu. Trudno, a po jagody wrócę innym razem. Okej, dobra. Cel wykonany, misja wykonana. Więc tutaj jakieś skałki. Aha, nie, skałek sobie nie wezmę, bo też nie mam już slotów w moim tutaj. Jak widzicie, nie mam plecaka, bo jak się w ciężką zbroję tutaj zakułem, jak rycerz średniowieczny, to niestety plecaka nie można nosić wtedy. Okej. Także podupiam sobie do swojego małego obozowiska, gdzie tu jest jeszcze żaba, ale już jej też nie usiekam. Poodkładamy te rzeczy, coś sobie tam zbudujemy. Jak na razie dosyć spokojnie, teraz te 15 dni minęło. Troszkę tam sobie powalczyłem już z pająkami, powalczyłem sobie z też tymi dzikimi takimi psami, ale tylko raz. I na razie jakoś to leci. Ale za każdym razem jak w to gram, to wydaje mi się, że jakoś to leci, a potem śmierć przychodzi tak troszkę z niespodzianki. Dobra, mamy tu wszystko, będziemy budować ten ul. Zaraz się zapoznam, czego mi brakuje, żeby go postawić, słuchajcie. Idzie ten B-Store, jest B-Box, Store Your Own Bees. Potrzebuję, jedyne czego potrzebuję, to deski. Ale deski akurat sobie mogę zrobić. Okej.
Ajajaj, znowu nie mam gdzie tych desek wziąć. To masakra jakaś jest. Jestem tak obładowany wszystkim, że mam królika. Usiekam królika. Okej, okay, dobra. Lądujesz, stary, tutaj w garczku. To, co widzicie po prawej, to jest lodówka. Teraz pojawiło się coś takiego, że żywność się psuje. Żywność się psuje, trzeba ją przechowywać w lodówce, bo inaczej jest lipa. Ja pierdzielę, ale potrzebuję drugą skrzynkę, szczerze mówiąc, bo po prostu już tutaj te moje towary się nijak nigdzie nie mieszczą. Czekajcie. Dorzucę do ognia, odłożę to sobie obok. Co ja tam musiałem wziąć? Chciałem zrobić te... Aha, te deski mam wziąć. Dobra, okej. Okay. Teraz mogę zrobić, jak myślę, ten B-box. Tak, tutaj jest. Dziś go sobie postawimy, słuchajcie. Tutaj może. Żeby tutaj pszczółki miały jakieś kwiatki. Nie wiem, czy te kwiatki się tutaj im sadzi, czy coś. Nie wiem. A, nie wiem, gdzie tutaj... O kurde, noc zapada, zaraz się zrobi dupa. Wracam, bo będę miał zaraz problem z jakimiś pająkami. Będziemy robić żarełko, słuchajcie. Jak widzicie, psują mi się te jagódki. Więc zrobimy sobie taką jagodziankę. Gotuj się. Kuk. Dobra. Co ja mam w lodówce? Aha, nic już nie mam w lodówce. A miód? Miód jest do lodówki też, także ląduję w lodówce. To na razie też może wylądować w lodówce. Mam wrażenie, że ta lodówka i tak nie jest cudownym rozwiązaniem tutaj wszystkich dylematów żywieniowych, bo to jedzenie się i tak z tego co widzę tutaj psuje i tak się psuje. Ale dobra. Co ja tutaj mam? Może wam powiem. Mam tutaj jakąś urządzenie alchemiczne, w którym można więcej różnych przepisów na różne urządzenia i przyrządy sobie wynajdywać. Mam dwie farmy, które tutaj nie widać ich, bo są tam niżej i rosną na nich różne rolnicze plony. Także tutaj gospodarka kwitnie ogólnie. Ogólnie tutaj nie mogę narzekać na gospodarkę żywieniową. Także myślę, że teraz będę powoli w jakieś uzbrojenie szedł. Starał się... Aha, jak widzicie, nie mam też punktów tutaj żadnych, żeby wydać specjalnie naukowe sprawy, więc przyjrzyjmy się, co tutaj będzie można rozwijać potem. Co my tu mamy? Te dwie rzeczy mam. Tu jest sleep dart, to są jakieś lotki usypiające, lotki zapalające. To są chyba pszczoły, które mogą służyć za narzędzie zbrodni nasze, tak mi się wydaje. I to bym sobie mógł zrobić, prawda? To jest fajna rzecz. Ale nie mam punktów, ja wiem, że nie mam punktów, ale to myślę, że będzie kolejna rzecz, którą będę mógł zrobić. To nie wiem, co to jest. Zębów to ja nie mam. Dobra, mamy tutaj jedzenie, zrobiło się, także spożyjemy. Czekajcie, teraz się... tak zrobię. Biorę się w mój plecak. Okej. Okay. Aha, i miałem postawić teraz ten ul. Kurczę, poniedziałek dzisiaj mamy, słuchajcie, nie wiem, pewnie to w głosie nawet słuchać, jestem taki, słychać. Taki jestem jeszcze jakiś, kurde, smulony tym niedzielnym odpoczywaniem, że... może nie zaspany, ale po prostu jakiś taki... po prostu niedorobiony jeszcze. Dobra, tutaj postawimy, bo tu jest jakiś kwiatek, może to pomoże im w... No, a, mogę postawić, dobra, prosto przy kwiatku, ja będę miał do tego niedaleko. B-box. Okej. Okay. Dobra. No okej, okay, niech sobie tutaj robią, co mają sobie robić. A tutaj teraz tak, tutaj sobie tak z drzewek obudowałem się trochę. Zgodnie z poradami pierwszy raz sobie taki zrobiłem chiński mur szyszkowy. Zasadzimy tutaj, żeby jeszcze, słuchajcie, trochę sobie tutaj bezpieczniej zrobić. Ale na razie to i tak nic nie pomogło, bo i tak mi się tutaj jakieś bestie już wdarły chyba. A tak mi się wydaje, ale może czasem coś pomoże. Okej, okay, dobra, żelnia się stąd wydostał. Myślę, że sobie pójdziemy. Tutaj urosły, jak widzicie, jakieś warzywka i owoce. Dzień 16. Pójdę tam, skąd przyszedłem. Bo tutaj jest jeden chyba gdzieś grób, który mogę odkopać. Tak, świnki na razie zostawmy w spokoju. Teraz niechcący je zaatakowałem i... A wiecie co? No w sumie czemu nie? Może zaatakujmy świnkę. Zawsze zdążymy uciec, bo widziałem, że
nie były zbyt szybkie. Chciałbym walczyć tylko z... Zostawienie plecaka w takim miejscu może być problemem, prawda? Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, zaatakujemy świnki następnym razem, bo trochę boję się, że nigdy po ten plecak już nie wrócę potem. Trochę bym żałował. Co prawda jest pusty, ale znowu musiałbym go robić od nowa, więc byłaby dupa. Dobra. Znowu jakiś nowy, jakoś nowy update będzie w tej grze chyba jutro albo już dzisiaj. Tutaj jest grób, z tego co widzę, będziemy go kopać. Coraz częściej z tych grobów jakieś duchy wychodzą. Cholera, już go wykopałem. No nic, dobra. W takim razie idziemy dalej. Tutaj są skałki, to pokupiemy sobie skałki. Skał nigdy mało, słuchajcie. Tam to sobie darujemy, co tam wypadło, bo to było chyba krzesiwo. Okej. Gra jest świetna, to jest dla mnie jasne. Natomiast strasznie faktycznie nieraz irytuje to, że od nowa zaczynamy nasze tutaj boje z tą grą po każdej śmierci i to jest masakrujące przeżycie. Aczkolwiek tutaj można wynaleźć jakąś recepturę, dzięki której się można będzie zreanimować, ale są tam chyba składniki do tego potrzebne, których na razie nie mam. I tak samo nie mogę znaleźć amuletu, który wcześniej miałem w bardzo dużej liczbie, bo chyba ze 3 sztuki miałem, tak teraz nie mam żadnego. Tutaj gdzieś można chyba będzie usiekać czabę. Ale chyba nie jest mi to potrzebne. Myślę, że wracam. Myślę, że nagram jeszcze trzeci dzień dla was i pójdziemy zabić świnkę, słuchajcie. Spróbować przynajmniej zabić świnkę. Czemu nie? Może to być pasjonująca bitwa, jak się rzucą tam na mnie wszystkie, a mięcho z tych świnek jest tam potrzebne do jakichś różnych dziwnych rzeczy. Okay. Ja pierdolę, ale mnie ten poniedziałek zmasakrował, śnieg pada. Nie wiem, czuję, że taki jeszcze zimowy sen. Dzisiaj ciągle tkwię w takim zimowym śnie. I żadna kawa tutaj już nie pomoże. Baza, tutaj jest baza. Dobra, smykamy do bazy, przygotujemy się tutaj na noc z żarełkiem. O, widzicie, osy tutaj, znaczy osy, pszczoły pracują. Dobra, zbieramy jedzenie. Piękna sprawa, są te farmy. Rośnie na nich wszystko, aż miło, nie trzeba tutaj... O, są nasionka, czy zawsze mam nasionka pod ręką? Jakiś ptaszek zawsze przyniesie jakiś szajsik. Zasadzimy. O, jakaś chrypka jeszcze wzięła. Potrzebuję jeszcze jedno nasionko. Zostaw nasionko, może go trzeba zestresować, trochę go zostawi. O tak. Ptaki są świetnym dostarczycielem nasionek. Okej. Na razie mam dwie takie farmy i... Patrzcie, normalnie królik popierdala po mojej bazie. Czekajcie. Królik. Uciekł z Kubany. Mam tu blisko królika, gdzieś tam wyżej poluję na te króliki już, także... Także niech sobie żyją. Czy mi się wydaje, czy ja zebrałem jakieś rzeczy z mojej tutaj farmy i w ogóle ich nigdzie nie ma, patrzcie. Co jest grane? Czy ja jestem ślepy, czy po prostu całe to, co uzbierałem z tej farmy, czy gdzieś znikło? Co jest grane? Czy tutaj gdzieś wrzuciłem? Nie mam tego. Miałem zjeść to, co zebrałem, a teraz się tutaj okazuje, że będę wpierdzielał jagody, słuchajcie. Których nawet nie mam tutaj tyle, żeby zjeść. To nie wiem, co to jest, to rot. Trochę się tego boję zjeść. Ale dlaczego nie, jak się da, to jedno zjemy, co będziemy się pierdzielić. Nie da się, widzicie, tego się nie da. Ciekawa sprawa, co to jest. Kurde. Może w lodówce leży coś. Tak, leży. Dobra, chociaż są jagody, to będzie moja jagoda dzisiaj jechać. Kuk. Fuck. Znowu ogień, znowu tutaj bym się obudził z ręką w nocniku. Dobra, szukamy, słuchajcie, drewna. Gdzieś tu drewno, jest drewno, dobra. Zapalimy sobie tutaj ognisko już spokojnie. Czasem taka pochodnia pod ręką to pięknie ratuje sytuację. Tak, co ja miałem zrobić? Miałem iść zapolować na świnki, czyli muszę się do tego przygotować. Potrzebuję, tak, żarcie.
opędzlujemy to. No nie dało to furę energii, ale nic dziwnego. To jeszcze tak sobie na luzika ugotuję je po prostu. Okej. Giną mi te drzewa tutaj trochę. Jeszcze jedną ugotuję. To już się prawie zepsuły te w ogóle jagodki. Także dupcie. Jeszcze jedną. Dobra, dzisiaj takie dłuższe nagranie będą 3 dni nagrane. Bo te świnki muszą być zaatakowane. Najwyżej zginę. No i trudno. Raz się żyje, prawda? Dobra, zróbmy sobie tutaj trochę miejsce, tak. Czyli to zamiast plecaka. Bardzo jestem ciekaw, czy ten plecak odłożony, dobra, okej. To. Pochowamy tutaj rzeczy, które nie są nam niezbędne. Okej. Mamy trochę slotów wolnych. Myślę, że no, ja jestem gotowy tak wstępnie, żeby iść na małą wojnę. Dobra. Okej, ale patrzcie, jaka wiedźma naprawdę. Nie wiem, czy jej. No bo normalnie rośnie broda Wilsonowi, a daj tutaj. I tą brodę się goli, prawda? Z tego co wiem. A co rośnie tej? Nie wiem. Rosną jej te warkocze, nie wiem, co będzie można ścinać. Dobra, niech się kończy ta noc, bo chcę już po prostu ruszyć na wielką bitwę. Idziemy, słuchajcie, mamy full energii. Raz się żyje. Zobaczymy, co będzie. Podejrzewam, że taka wieprzowinka w tym garnuszku. Naprawdę by się... Jest świnka. Leżysz, maleństwo. Patrzcie. Wieprzowinka. Pick up meat. No i co? No i co? Druga. Śmierć. Mamy dwie. Znaczy... Uciekam jeszcze trzecią. Ale nie chcę całego... Pięknie. Ale piękne. Bardzo takie stworzonka miłe. W sumie prawie w ogóle się nie odgryzały. Ale... Jestem ciekaw, no przypomnę, chodzi mi o to, że nie chciałbym wybić całej populacji moich świnek. Prawda? A reszta jednych świnek, słuchajcie... Nie, ona została jedna. Nie, są dwie, czyli jakby jest parka, więc wystarczy, żeby się tutaj rozmnażały, więc będą dobrze. Nie chciałbym po prostu wybić sobie tutaj źródła nawozu, źródła mięsa i w ogóle. Mam nadzieję, że będą się rozmnażać świnki jak króliki, słuchajcie. Teraz je w spokoju zostawię. Mamy tutaj mit. Ale co to tylko jest? Ze świnki powstało mit? Czekajcie, liczyłem, że powstanie jakieś kurcze coś. Wiecie, w sensie kurde, kły dzikiej świni, sierść, coś co będę mógł wykorzystać na jakieś. Do produkcji czegoś. Widać, się pomyliłem. To pójdziemy napierdalać od razu jeszcze pająki, słuchajcie. Jak już taki mamy wojowniczy nastrój. Ty sobie żyj tutaj. Jeszcze mamy trochę czasu, potem zerkniemy, co tam jest mi potrzebne, ale sieć pająka się zawsze przydaje. A ja tutaj mam takie pająki, które nie chcą zginąć. Uściekam. Bardziej mi się taką twardą dziewuchą wydaje ta kobitka, którą gram, niż ten Wilson, który tak jak mucha padał. Czekajcie, zaatakujemy. I dobra, chodźcie tutaj na wojenkę. Ja jebie. Tutaj już się nie odbędzie bez strat, ale... O, jeszcze jeden żyje, kurde. Pięknie, patrzcie, jaka masakra. Monster mity też się nadają do jedzenia. I co jest? Żadna sieć pajęcza nie wypadła z tego? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Wojna. Jest, jedna siatka wypadła. Jedna sieć wypadła, dobra, mamy coś, warto było. Niewiele energii straciłem, słuchajcie. Jeszcze to żyje, jeszcze że trzeci atak. Nieprawdopodobne, jakie to jest żywotna bestia. Dawaj, sieć. No, nieprawdopodobne, jeszcze raz. A widzicie, że tego w ogóle nie mogę zlikwidować, to jest jakieś kurde... Jest, skasowałem to. Z tego dobra wypadło. Będę miał tutaj trochę świętego spokoju przynajmniej. Jeszcze, jeszcze. O, dużo sieci wypadło, czyli jak to się po prostu zlikwiduje, cały ten kokon. To mamy tutaj chyba spokój na jakiś czas przynajmniej. Dobra. Zaraz sobie ugotujemy teraz żarełko, podregenerujemy się, przeżyjemy noc. Pogadam jeszcze chwilę z wami i pewnie będzie koniec, trzeci dzień. Bardzo to dzisiaj był wojowniczy nastrój. Wcześniej 15 dni spędziłem na byciu miłym dla wszystkich, a teraz sobie po prostu patrzcie, jak tu wszystko rośnie, jak tutaj naprawdę
Cała ta moja gospodarka żywieniowa normalnie ma się lepiej niż nasza w czasach PRL-u, gdzie zawsze biliśmy rekordy wszelakich tam urobków rolnych. Słuchajcie, tak, mam tak, co ja mam? Mam 6 sieci. Wrzucimy sobie do gara, tak, wrzucimy sobie do gara 2 monster mity, zwykłego mita i jagódkę. I zrobimy kuk. A teraz resztę... tutaj resztę sobie odłożymy na ciężkie czasy. Okej. Dobra, spoko. Przyjrzyjmy się, co ja tutaj będę potrzebował, ażeby jakieś różne tutaj... tak, I can resurrect myself, czyli to jest właśnie coś, co pozwala się respawnować, że tak powiem. I do tego jest potrzebne... Z tego co widzę, gdzie to jest cholerstwo? Do tego jest potrzebne cooked meat, czyli po prostu ugotowane mięso, tak? To teoretycznie nie jest trudno zdobyć. A tutaj jest jeszcze potrzebne właśnie włosy z brody. Właśnie bardzo mnie interesuje, jak można włosy z brody zdobyć, będąc kobietą. Trochę mi się takie sprośne myśli jedynie nasuwają, których nie będę na razie przytaczał. Dobra, ugotowało nam się coś. Zjemy to. Powinno być kupa energii po to. O, patrzcie, full i tu, masakra, 150 energii mam. Nawet nie wiedziałem, że można powyżej sety wyjść, słuchajcie. Dobra, rozpalmy ognisko. No kurwa, gdzieś pierdolnął tym. No słuchajcie, normalnie pierdolnął gdzieś moimi, że się tak wyrażę, pieprznął gdzieś patykami. Okej, okay, dobra. Nie mogę teraz tego plecaka podnieść. Tak, tak, aha, wrzucił to do plecaka. No dobra, sprytny sposób, że można trzymać rzeczy na ziemi i w plecaku, czyli mieć plecak jako taki. Jak to ja mam 8 tych jajek? Słuchajcie, te jajka się normalnie rozmnażają. Co ja mam z tymi jajkami zrobić? To jest takie pytanie. Nie mogę tego ani... Ani tego nie mogę ugotować, ani tego nie mogę zasadzić. Nie wiem, muszę gdzieś poczytać, do czego służą te rzeczy, które się nazywają rot. Znaczy nie wiem, czy są jajka, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. To jest rot po prostu. Cokolwiek. Dużo nowości w tej grze, jak zwykle non-stop. Dobra, popatrzmy sobie jeszcze na te naukowe tutaj rzeczy. To jest to Resurrect, Pan Flute. O, ciekawe, muzyka, która tutaj będzie jakoś, nie wiem, niszczyła bestię. Bardzo ciekawe, nie wiem, fletem. Amulet, który też, o, amulet mogę zbudować, ale to już w ogóle coś nie jest potrzebne. Red Gem, Red Gema nie widziałem jeszcze nigdy na oczy. Okej, okay. Hound's Tooth. Dobra, myślę, że jest ciągle tutaj trochę do odkrywania, ciągle jest tutaj do rzeczy do zrobienia w tej grze. Ale na razie grunt, że żyje. No nic, doczekujemy, słuchajcie, do... No bo nie, no w zasadzie nie musimy doczekiwać, bo tutaj się już nic w tym momencie nie dzieje, nie będę was tutaj nudził, jak widzicie. Na razie wszystko jest ok, wszystko ma się ku dobremu. A ja muszę po prostu, nie wiem, napić się drugiej kawy. I dojść do siebie wreszcie, bo cholera jasna, naprawdę ciężki poniedziałek. Jeśli zaczął się dla mnie ciężko ten poniedziałek, niewyspany chyba jestem. No nic, na razie, słuchajcie, na razie, do usłyszenia w następnych filmach. Hej, na razie.